sobotniej jaworznickiej masie niekrytycznej, bo tak nazywało się spotkanie rowerzystów na jaworznickim rynku, przyświecała międzynarodowa maksyma. My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem. O co chodzi? Chodzi o budowanie świadomości. Tym hasłem rowerzyści zaznaczają swoją obecność w drogowej codzienności. Po to się spotykamy pod tym hasłem, żeby przypomnieć wszystkim panom kierowcom i paniom kierowcom o tym, że mijając nas powinni zachować bezpieczną 1,5-metrową odległość. W całej Polsce jest taki problem, że kierowca ma za nic rowerzystę. Nie? Mało kiedy się zdarza, że kierowca poważa rowerzystę. Nie? Duży może więcej, nie? Spotykamy się właśnie po to, żeby przypomnieć, że jest nas dużo, że niedługo jest jesień, trzeba przypomnieć o tym, że musimy być dobrze oświetleni, trzeba przypomnieć też innym użytkownikom dróg, że my jeździmy cały rok, żeby jednak zwracali na nas uwagę i zwracamy uwagę, też się przypominamy wszystkim służbom porządkowym, że jak spadnie śnieg, to trzeba będzie nam przygotować również drogi do jazdy, bo my jesteśmy. Świadomość i wzajemne zrozumienie faktycznie są potrzebne. Wciąż mnożą się przykłady, kiedy to brakiem wyobraźni niechlubnie wykazują się kierowcy samochodów czy ciężarówek. Miałam raz też taką sytuację, że jadąc na rowerze, na przykład zajechał mi busem i ten myślałem, najpierw się nie skojarzyłam, że on to specjalnie zrobił. Po prostu wyminął mnie i nagle gwałtownie zahamował i stanął. Ominęłam go, później patrzę na niego, on ha, ha, ha i się śmieje. Nie? Ewidentnie było już widać, że on to zrobił celowo, żeby po prostu na złość rowerzyście. Rowerzyści również posypują głowę popiołem. Im też zdarza się zapomnieć o pozostałych uczestnikach ruchu drogowego. Bo faktem, że niektóry jak wjeżdża, jak ma ścieżkę rowerową, to on myśli, że on gdzieś jest na prawie, bo ma ścieżkę rowerową. Ale to trzeba popatrzeć, bo widać w telewizji, że się człowiek jedzie ścieżką rowerową, wjedzie prosto pod auto czasami. No kierowca też ma uważać, no ale ja też jak jadę, wjeżdżam na ścieżkę, to też uważam. A nie wjeżdżam na pewnego, bo ja jestem na ścieżce rowerowej. Trasa sobotniej masy niekrytycznej wiodła ustalonymi wcześniej drogami. Wydarzeniem towarzyszącym był piknik rowerowy w klubie Kasztan w Jeziorkach.